Krystyna Sibińska i kolejny program z cyklu Gorzowski Bohater. Dzisiaj z nami jest pani Teresa Domaszewicz, prezes Koła Związku Sybiraków w Międzyrzeczu. Witam panią bardzo serdecznie, pani Tereso. Dzień dobry. Związek Sybiraków to jest szczególna organizacja, bo ona pozwala i pielęgnuje pamięć o bardzo tragicznych wydarzeniach w historii Polaków. Wy, którzy jesteście sami Sybirakami, pamiętacie o tym, opowiadacie, ale też opowiadacie młodym ludziom. Proszę powiedzieć może o pani doświadczeniach z tymi wydarzeniami. Więc powiem od początku. Związek Sybiraków powstał w 1928 roku. Założycielem był marszałek Piłsudski. Potem do wojny prężnie działał na terenie Polski. Wybuchła wojna w 1939 roku i była przerwa. Reaktywowany był w 1989 roku. Dlaczego ja wstąpiłam do Związku Sybiraków i dopóki będę żyła, będę działała? Dlatego, że moi rodzice i cała moja rodzina została wywieziona 10 lutego 1940 roku z Polesia. To są Kresy Wschodnie, tak, chociaż się wywodzili z Wielkopolski, wcale tam nie urodzili się, tylko i moi dziadkowie kupili tam ziemię, bo ziemia była tania w latach 20. Mieszkali na wsi, gdzie było 19 domów, hodowali konie dla wojska i im się bardzo dobrze powodziło. 10 lutego 1940 roku cała moja rodzina wraz z tą wsią, to był Ogulec, gmina Różanna, powiat Kosów Poleski, 23 km od Baranowicz, wszyscy zostali wywiezieni na daleką Syberię, w okolice Archangielska. Tam 2/3 mojej rodziny zostało w śniegach syberyjskich. Między innymi moja siostra, moja babcia, 6 kuzynów, no 2/3 zostało. Tata dostał się do armii Andersa i cały ten szlak przeszedł z armią Andersa i w 1947 roku drugim transportem wrócił do kraju. No oczywiście było wielkie jego zdziwienie, że nikt go nie wita, odznaczony w mundurze alianckim. No jeszcze miał to szczęście, że nie pojechał znowu na Syberię. Tak, tak, to prawda. Natomiast moja mama, babcia i moja siostra, bo jedna zmarła, już były wiezione samochodami i były wiezione za wojskiem, za tym wojskiem. Także pojechali do Kotłasa, z Kotłasa pojechali do Jagiellonu, z Jagiellonu pojechali do Taszkentu, z Taszkentu do Karaczy, do Indii. Tam przebywali 7 tygodni i z Indii pojechali do Afryki, do Masindi. I tam moja mama po prostu z babcią i z siostrą przebywały w Masindi do 1947 roku. Mama pracowała w cegielni, gdzie polskie kobiety produkowały cegłę na kościół. Ten kościół jest po dzień dzisiejszy w Masindi. Ktoś będzie, to niech sobie wspomni o tych kobietach. Nawet mam zdjęcie, jak mama siedzi taka zmęczona przy tych cegłach, wyrabia, bo dużo mamy pamiątek i po ojcu i tego. Dużo mamy zdjęć rodzinnych. Ze względu na to, że w moim rodzinnym domu ciągle się o tym mówiło, a to jest prawdą, że ktoś kiedyś
opisał w książce, że cierpią trzy pokolenia. Także u mnie się na co dzień to mówiło, także ja to wszystko pamiętam, wszystko mamy opisane, skatalogowane i chętnie udzielamy wywiadów dla młodzieży, żeby młodzież po prostu o tym wiedziała, żeby przekazywała dalej, bo tych faktycznych Sybiraków nie ma, jest tylko młodzież i są no tak, dzieci. No tak, to już jest taki czas, że ich nie ma, tak. Bo oni odchodzą, jeden tak. Po drugim odchodzą. Tak. Ale niesamowite jest właśnie to, że ta pamięć musi i powinna pozostać, tak? Pani powiedziała, że macie mnóstwo pamiątek, że jest dużo spotkań z młodzieżą. Tak. Proszę powiedzieć, jak młodzi ludzie na te opowieści reagują? Bardzo reagują. Mamy szkołę Zesłańców Sybiru i tą nazwę żadna ze szkół nie chciała przyjąć i chylę czoła dla pana byłego dyrektora, pana Adama Żyłę, że on przyjął tą nazwę. Także w zeszłym roku obchodziliśmy bardzo uroczyście 20-lecie nadania tej szkole imienia Zesłańców Sybiru. Grono pedagogiczne, pan dyrektor i wszyscy uczniowie bardzo nam po prostu sprzyjają. Mamy zawsze 17 września takie uroczystości. Tak, Dzień Sybiraka. Tak, Dzień tak. Sybiraka i młodzież naprawdę siedzi, słucha, podchodzą, pytają. Mamy takie lekcje, po prostu pogadanki. Związek Sybiraków dobrze współpracuje ze starostwem i z panem burmistrzem, także zawsze dostajemy tam jakąś kwotę pieniężną, którą przeznaczamy na przykład tak sztandar sybiracki. Za te pieniądze jest w pięknej gablocie, nie stoi w kącie, tylko jest w pięknej gablocie i wisi na ścianie. Każdy może zobaczyć. Jest masa pamiątek. Potem pan burmistrz nam ufundował piękne takie po prostu, jak to pani powiedzieć, te zdjęcia, które myśmy przekazali w oprawy, bo to też jest bardzo tak, drogie tak. I te zdjęcia wiszą, bo mamy klasę pamięci. Także każdy o każdej porze może pójść i obejrzeć życie na Syberii, życie w Kazachstanie, jak wyglądali ci Sybiracy i tak dalej. Mamy bardzo, bardzo dobrą współpracę i aż się dziwię, że się tak dużo ludzi zaangażowało. Ale wie pani, to jest nasza historia, to jest historia naszych dziadków, naszych właśnie babci, rodzin, bo jest nasze województwo lubuskie jest takim miejscem, gdzie ludzie przyjeżdżali z różnych stron, więc przyjechali również właśnie byli Sybiracy, tak, i znaleźli tutaj swoje miejsce na ziemi, więc opowieść, ale ta opowieść w nich cały czas jest i cały czas pozostaje. Tak. I dobrze jest przekazywana młodym ludziom. Tak. I powiem w ten sposób, mimo że Sybiracy odeszli na wieczną wartę, jak ja to określam, to każdy grup Sybiraka jest, ma taki emblemat. Ja to zamawiam i potem daję rodzinie, żeby przykleili na grobie. Także od razu widać tych Sybiraków, którzy leżą. Mało tego, młodzież, nawet pan dyrektor i nauczyciele zawsze robią porządki na cmentarzu, bo niestety już są takie groby, że nie ma już rodzin, nie? Nie ma. I my to porządkujemy. Jest piękna tablica też, która upamiętnia tych, którzy zostali na dalekiej Syberii. Także naprawdę dbamy o cmentarz, nie? Dbamy.
te opowieści o Sybirakach, one często są bardzo tragiczne, ale też no, jakby wiele osób przetrwało dlatego, że pamiętało o tym, co się w Polsce dzieje, przekazywali język, to wszystko, to nie było takie łatwe. Jak pani pamięta jako właśnie dziecko opowieści swojej właśnie mamy, bliskich, bo to było też no, życie po prostu, tak? Więc trudne, ale jednak bardzo. Mimo wszystko pielęgnowali też polskie tradycje, prawda? Tak, więc powiem tak, ja według mojego uznania te domy sybirackie dzielę na dwie takie części. Mój dom, gdzie się mówiło, gdzie się pokazywało, gdzie się tym żyło przy różnych rodzinnych okazjach, ale nie tylko. Przychodzili ludzie. Mój ojciec był niestety, ale niepokorny. Mówił o tym głośno. Nie bał się, naprawdę nie bał się. Chociaż dwóch jego kolegów zostało no niestety zakatowanych, nie? Mój tata jakoś się po prostu uchował, a tylko dlatego się uchował, że miał znajomość z milicjantem, który go ochraniał, bo wiózł go do ślubu końmi i zostali przyjaciółmi do końca życia. Natomiast drugie domy Sybiraków, co ja powiedziałam, że i takie były domy i takie, to dzieci nic nie wiedzą, ponieważ... Bo to była też trudna historia, nie wszyscy chcieli opowiadać. Tak, Sybiracy się zamknęli, oprócz tego mieli jakieś stanowiska kierownicze, dyrektorskie, gdzie nie wolno było o tym mówić i dlatego te dzieci nic nie wiedzą. Ja spotkałam się z taką osobą, która mówi tak, i po co ci to, na co ci to, oni odeszli, a ja nawet nie chcę wiedzieć, bo mój tata był na Syberii i nic nie mówił, a ja nawet nie chcę o tym wiedzieć. Ja mówię, no to ty, a ja będę, dokąd będę żyła i mi zdrowie pozwoli, będę to nagłaśniała i tak dalej. I jeszcze pani powiem, upłynęło tyle lat, no już liczę 89 rok, tyle się zmieniło rządów w Polsce i ja bym chciała, żeby ci wszyscy Sybiracy dostali te 100% renty specjalne, ponieważ każdy Sybirak musiał stanąć na komisję i ci, co dopracowali na przykład emerytury, oni po dzień dzisiejszy nie mają tych dodatków, a naprawdę są chorzy i naprawdę potrzebują tych pieniędzy. I wcale już ich tak dużo nie ma, prawda? Tak. I bym nawet do pani apelowała, żeby pani nawet nagłośniła może, bo nie wiadomo, jaka opcja teraz zwycięży, ale żeby pani jako poseł nagłośniła, żeby jakoś wynagrodzić tym Sybirakom, dlatego że niektórzy żyją naprawdę w wielkim ubóstwie, bo mało zarabiali i nie mają tych nie rent. Zawsze też mogli pracować, tak? Bo to mają. Były ciężkie czasy, byli prześladowani również w tym naszym poprzednim systemie. Tak, o ja tym też musimy mówić. Do pani, żeby może tą sprawę poruszyć, bo jest tych Sybiraków mało tego, żeby te emerytury były jakoś dziedziczone, bo po prostu wiem, że niektórzy mają dziedziczone, ale nie Sybiracy, ci faktyczni, żeby to było jakoś dziedziczone, żeby to jakoś zadośćuczynić, żeby oni naprawdę nie mieli poczucia krzywdy, bo mieli dostać po 400 zł. Dostali po 200 zł, a wiadoma sprawa, 400 a 200, nie? No, tak. I nie wiadomo, co to się stało, nikt na to pytanie nie umie odpowiedzieć, a oni cały czas czekają i mają tą nadzieję. I mają coraz mniej czasu. Tak. I mają coraz mniej czasu.
mają, pani poseł, tą nadzieję, że może ktoś ich zauważy. Dlatego ja im się staram, pomagam, piszę różne tam podania, no ale Związek Sybiraków w sumie de facto, że jest tych składek tylko, jest ich coraz mniej, nie? A tutaj o, jedna pani się spaliła, butla po prostu, butla gazowa spowodowała, że zawalił się dom, a ona jest sybiraczką, chodzi o dwóch kulach, także dobrze, że jej nie było w domu. I tak, apeluję o pomoc dla niej, dlatego że ona straciła cały, no, cały dorobek życia. Tam wójt jej pomaga, czy ludzie, ale wiadoma sprawa, że to jest wszystko mało. A jest taką fajną sybiraczką. Ojciec też jej walczył na Monte Cassino i nie ma z czego tego odbudować. Myślę, także że apeluję o pomoc. O to będziemy o taką pomoc apelować. Natomiast na koniec myślę, że warto podkreślić właśnie to, że są jednak młodzi ludzie, którzy chcą pielęgnować pamięć o Sybirakach i to jest też bardzo ważne, że ta współpraca się rozwija i że możecie też przekazywać i pamięć, i wiedzę, i pielęgnować właśnie, tak jak chociażby pani wspomniała, groby, czy miejsca pamięci o Sybirakach. Ja bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Myślę, że to jest też ważne, żeby o tym mówić i opowiadać, bo ta pamięć powinna pozostać też w naszych sercach. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Dziękuję za zaproszenie.